Słuchajcie widzowie, mamy dla was ważną informację. Pakujemy się i wyjeżdżamy na święta do naszej rodziny. Zobaczycie mojego tatuśka, mamuśkę i kogoś jeszcze więcej. Królowa pszczół też wyjeżdża razem ze mną. Ma przygotowany plecak, patrzcie no tutaj jaki piękny plecak. Ja tak samo mam plecak, tylko wystarczy się spakować i wyjechać. A pojedziemy pociągiem, ale będzie super, yeah, skaczemy. Pociąg będzie najszybszy w Minecraft. On nas zawiezie do naszej rodziny i poznacie moją mamę i tatę i brata i pakujmy się królowo, chodźmy szybko, ty idziesz do swojego domku, ja idę do swojego, musimy spakować najpotrzebniejsze tutaj rzeczy. Dobra, ja biorę sobie akwarium, czyli moją rybkę złotą piękną, biorę sobie lodówkę, może wezmę, wziąć lodówkę? A, biorę, co mi tam? Bierzem lodówkę czy nie? Dobra, nie no, lodówkę zostawmy. A czajnik? Czajnik też weźmy, dobra, czajnik ja biorę. A wy widzowie możecie zabrać łapeczkę w górę. Pamiętajcie, żeby kliknąć łapencję tam na dole. Wbijamy z tej okazji 10 tysięcy łapek. Dobra, co tutaj jeszcze zabrać sobie? Tutaj co? O, może wodę sobie weźmiemy, wiadro wody. Na wszelki wypadek możemy jeszcze sobie zabrać właśnie stanowisko gamingowe. Zabierzmy sobie monitor jeden, drugi. Też, żebym mógł tam u siebie w domku grać. Bierzemy też komputer najważniejszy. Patrzcie, super komputer biorę. Okej, i możemy sobie spakować do tego baga. Patrzcie, tutaj do środka mogę to wszystko spakować. A nie, czekaj. A, to się nie zmieści. Takie elektroniczne rzeczy to się nie zmieszczą, dobra. Ale jak coś to będę pakował, na razie to mamy w ekwipunku. Dobra, okej, zabrałem sobie monitor, super. Co jeszcze możemy zabrać? Może weźmy tą lunetę, super. Weźmy sobie jeszcze, o, te ciastka, jakieś banana sobie zjemy. Książkę też zabierzmy, żeby sobie poczytać. A wy widzowie też możecie zabrać sobie subskrypcję. Pamiętajcie o subiku, wbijamy 2 miliony, a dla subskrybentów będzie kolejna piosenka, którą już może niedługo zrobię. Więc subskrybujcie, bo będzie super się dużo działo. W następnym roku planuję dużo rzeczy, więc subskrybujcie. Dobra, i słuchajcie, teraz zabieramy sobie jeszcze ten fotel też zabiorę, albo chociaż nie, bo on będzie za ciężki. Weźmiemy sobie telefon, o, telefon się przyda, stacjonarny, bierzemy go, czekaj, albo może, nie, to będzie ciężkie. Nie, dobra, telefon, po co mi telefon, po co mi fotel? Nie, nie, ja nie biorę żadnego telefonu, fotelu. O, torta weźmiemy, torta ja wezmę, o, tak, torta sobie zjemy. Weźmy jakieś ciuchy, co? Zabiorę sobie całą szafę, patrzcie, całą szafę wziąłem. O, królowa już przybiegła, masz królowa, spakowałaś się? Tak szybko? Pisze tabliczkę, ona nic się nie odzywa. Klubo, co nie gadasz? Ej, mamy teraz tutaj szafę z ubraniami, patrzcie, całą zabrałem. Całą szafę normalnie z ubraniami. O chłopie. Ej, a wy widzowie też możecie wejść po takie kozackie ubrania. Są na moim nowym sklepie. Nie wiem, czy widzieliście, ale otworzyłem nowy sklep. smysoul.pl. Wbijajcie po kozackie koszulki, bluzki, opaski, kubki i nowe breloki na moim sklepie. smysoul.pl. Pierwsza linka w opisie. Też właśnie mam takie różne ciuchy. Sprawdzajcie, kto by chciał. No i też do każdego zamówienia dodaję własne zdjęcie z autografem moim smysoul. Dobra, okej, napisała tutaj napisać. Ja już gotowa. Okej, królowa już jest gotowa, ale ja jeszcze nie jestem. Poczekaj, królowo, muszę się spakować cały. Daj mi jeszcze chwilkę. Okej, co jeszcze by tu spakować? Może... O, tam jest peron, widzowie, zobaczcie. Do tego peronu sobie wejdziemy. Tutaj jeżdżą pociągi, na tym peronie tam są koleje i tak dalej, tory. Więc sobie pójdziemy i pojedziemy do naszej rodziny na święta, widzowie. Bo już niedługo święta, wigilia, ale będzie super. I zobaczycie moją rodzinę. Tak, mamę, tatę, ale będzie kozak. Dobra, okej, no co jeszcze zabrać? Może zabiorę koszulki. Koszulki jeszcze wezmę. Okej, weźmy sobie skarpetki. Ja całe szafy biorę, chłopie, wszystko biorę. Może się przyda, może nie. A, dobra, bierę. Łóżko też zabrać. E, królowo. Ona miodu. Ej, co jest? Królowa wzięła miód. Okej, dobra, królowa sobie tam zabrała miodu. Ty, łóżko też zabrać. A może się przyda, co? Czy nie? A, dobra, kij biorę. Jak wszystko to bierz, to już to wszystko. Łóżko wziąłem, chłopie, ubrania wziąłem, komputer wziąłem. Ja się normalnie pakuję na cały rok. Może stąd wyjedziemy raz na zawsze? Nie wiadomo. Ale nie, no raczej nie, no ja tu wrócę. To jest moja taka piękna wioska, widzowie. Tutaj jest tak wszystko pięknie. Gryla wziąć czy nie? Gryla. A, też biorę kij, będziemy kiełbachę smażyli. Będziemy sobie jedli kiełbachę, dobra, elegancko, czyli żarcie. Dobra, wziąłem sobie gryla nawet, widzowie. Patrzcie, mam gryla. W ręku gryla, nie wiem po co, ale dobra, mamy gryla, mamy. Dobra, co jeszcze zabrać? Łóżko mamy, lunetę mamy, ile rzeczy już zabrał, nie? Dobra, ale do tej wioski wrócimy, zobaczcie, ona jest taka piękna, tam u góry jest taka wieża. No, więc co jeszcze sobie zabrać? Czekajcie, jeszcze, o, kosza, to zabiorę, bo do grania tutaj sobie w kosza, nie? Dobra, to też zabierzmy. Zabiorę jeszcze swoje ciuchy takie na wyjście, to tutaj wieszak zabiorę. Miotłę? A, miotłę też biorę, to posprzątam. Miotła się może przydać.
przyda. A do lodówki mikser, jeszcze zapomniałem, mikser też zabiorę. Do mikser to do miksowania jedzenia. W lodówce niestety nic nie mam. Ej, co ty mi robisz? Lodówkę? Ty, ona mi lodówkę chciała zabrać. Ty, odwal się od mojej lodówki. Zostaw mi lodówkę. Ona chce chyba miód tu dać, czekaj. Ej, miód, dobra, okej, okay, ale nie może włożyć. Dobra, no to nie, to kij. Ona chce miód do lodówki. Nie, nie, dobra, na razie nie bierzemy. Okej, okay, wszystko już spakowane chyba. No i co? Idziemy na pociąg. Odjeżdżamy pierwszy raz z tej wioski. Jeszcze nigdy stąd nie... O, czekaj, jeszcze wezmę sobie zegarek. Zegarek sobie też wezmę, godzinę, żeby mieć. Dobra, a, jeszcze plecak. Kolejny plecak. Też sobie zabiorę tutaj mój plecak. Okej, no to wszystko mamy. A, telewizor? A, telewizor jeszcze też wezmę. A, kij, telewizor też zabieram. Wszystko. Chłopie, wszystko wziąłem. Patrzcie, nawet telewizor wziąłem. Dobra. Okej, wystarczy. Już jesteśmy spakowani. Teraz idziemy na pociąg i odjeżdżamy. Odjeżdżamy pierwszy raz z tej wioski. Pociągiem. Ciekawe, jaki to będzie pociąg. Pierwszy raz to zobaczymy. Okej, królowo, chodź, zabieramy się we dwoje. Chodźmy. I odjeżdżamy. Biegniemy teraz na peron wielki, który tam się znajduje naprzeciwko. To jest duży, gigantyczny budynek, który tutaj powstał niedawno. I tam jeżdżą właśnie różne pociągi. Pociągi! Woo! Ale będzie super! Tak dawno nie jechałem pociągiem w Minecrafcie. Będzie naprawdę super podróży. Chodź, królowo, tutaj podejdź do mnie. Podejdź tutaj, tu są pociągi. Co ty do mnie machasz? Ona coś do mnie macha. Ej, gdzie mamy podejść? Halo? Czekaj, ona gdzieś idzie. Nie, chodź, tu jest pociąg, tędy idziemy. Chodź tutaj, chodź tędy, tędy, szybko biegniemy. U drzwi są właśnie otwarte. No i możemy wejść do środka. Elegancko, tutaj mamy. O, co? W środku nie ma. O, królowa przybiegła. Jest, królowo, gdzie tam szłaś? Pomiotek jeszcze? Ona się spakowała dalej, patrzcie. Wzięła teraz jeden bagaż i drugi nawet. Wow, ile miodu ona zabrała. Aha, ty chciałaś miód zabrać więcej. Serio? Aż tyle? No dobra. To se weź. Dobra, wchodzimy, idziemy. Czekaj, tutaj jest dziwnie trochę. Ej, dlaczego to jest puste? Królowo? Dlaczego to jest puste? W środku powinna być poczekalnia. Coś mi jest nie tak. Ale dobra, chodźmy dalej. Może sprawdźmy. Tu są drzwi też otwarte. Dziwne, widzowie, bo jakby środek jest pusty. Ale tak chyba raczej nie powinno być. Dobra, okej, weźmy sobie, przejdźmy dalej. Chodź, królowo, za mną. Idziemy razem. No i są tory! Tak! Tutaj właśnie zawsze przyjeżdża pociąg. Pociąg od nas powinien odebrać właśnie z tej strony. No i powinniśmy pojechać w tym kierunku. Tam, gdzie macham, do nas tam pojedziemy sobie pociąg. Pociągiem, ale jeszcze pociąg nie przyjechał, więc musimy poczekać, królowo, aż przyjedzie do nas tutaj. Patrzcie, jak to się ciągnie, jakie to jest dalekie, wow, ja cały czas biegnę, no ale tam właśnie pojedziemy sobie pociągiem, no bo z buta jakbym miał biegnąć, to by były dni, godziny, lata, a to tak pojedziemy szybkim pociągiem. Dobra, no to pociągu jeszcze nie ma, to królowo, to słuchaj, chodź, weźmy sobie tutaj, zaczekajmy, może gdzieś z tej strony, czekaj, weźmy sobie, usiądźmy, może w tym miejscu, o, super, będzie, nie? Tutaj sobie stoimy, siedzimy, no i czekamy na pociąg, aż on przyjedzie. Trochę się spóźnia, bo już powinien nadjechać, dlatego że już jest ta godzina punktualna, a pociągu jeszcze nie widać. Gdzie on? Ej, czekaj, coś tam jedzie. Jedzie pociąg, ale zaraz, on jest jakiś dziwny. Co to za pociąg? Królowo, ona macha głową. Co to za pociąg jest? On chyba nie powinien być taki. Ej, dostałem powiadomienie, ktoś zostawił subika, dzięki. Ale czekaj, co jest? Pociąg taki? Zaraz. Co jest, królowo? Jaki to pociąg jakiś dziwny? Czemu jest cały czerwony? Czemu ten pociąg ma jakieś czerwone łapki? To chyba nie jest nasz pociąg. Królowo, wsiadamy do środka? Jaki dziwny, ale nie ma z tyłu nic. Ej, co jest? A gdzie są z tyłu miejsca? Ej, on się rusza. Co jest, ten pociąg obraca się? Aha, on, dobra, on się obraca w tamtą stronę. Jak on to robi? Co jest? Jak on się obrócił? Ale tak pociągi nie robią. On powinien wycofać do tyłu. Ej, królowo, widziałaś to? Jak on to zrobił? Jak mu się to rusza? Ten pociąg chyba jest jakiś niedobry. To my chyba podziękujemy za taki pociąg. Nie, my podziękujemy. Nie, królowo, miał być normalny pociąg. Gdzie jest normalny pociąg? Czemu nam przyjechał jakiś... Ej, zaraz, czy on się nie nazywa Chocho Charlies? Albo Chocho Charlies, jakoś tak? Jakie on ma zęby z przodu. Królowo, wsiadamy? Ej, gdzie ona jest? Królowo? Gdzie jesteś? Ej, gdzie ona jest? Królowo? Ej, tutaj, tu się pojawia, dobra. Myślałem, że spadłaś. Ej, królowo, wsiadamy tam, czy nie? Kiwa głową, że nie. No, ten pociąg jest jakiś mega czerwony, dziwny. Zobacz, jakie ma odnóża. Ej, tam można wejść do środka. Tylko... Co to za kościotrup?
On macha ręką! Co jest? Uciekaj w nogi, królowo! Szybko w nogi! Ej, on nas ściga! W nogi, szybko uciekaj, królowo! Dawaj jazda! O nie! Co to za pociąg ścigający nas? Patrzcie, jak on leci za nami! Szybko, królowo! W nogi! Uciekamy do naszej wioski! To jest zły pociąg Cho-Cho Charlie's! Musimy go ominąć! Szybko przez drzwi przechodź! Przez drzwi! Dawaj! Tędy, królowo! Na lewo! Szybko! On nas ściga! Ej, co jest? Ten pociąg normalnie nie jeździ na trorach! Jakie to jest dziwne! Czekaj, dobra, nie ma go! Ej, co jest? On przechodzi przez drzwi? Ej, co? Nie, niemożliwe. Królowo, czekaj. Ten pociąg próbuje przejść przez drzwi. Jak to? To jest nierealne. Ej, co on robi? Jest w miejscu, widzę go. Dobra, ej, weźmy lekko, odbiegnijmy, królowo, odbiegnijmy. Musimy schować się w naszej wiosce. Może do wioski. Ej, gdzie ona biegnie? Królowo! Ej, nie w tym kierunku. O nie, ona biegnie gdzieś w lewo. Królowo, chodź razem, nie możemy się rozdzielać. Biegnijmy do naszej wioski, królowo. Ej, gdzie ona biegnie? O nie, na ulicę. Nie, bo tam będzie jeszcze pociąg. O, on jedzie, patrzcie. Jedzie pociąg. Nie. Królowo, nie do lasu. Bądź jeszcze doścignie. Na prawo się kieruj. Do wioski na prawo. Królowo, ej, tutaj jestem, patrz, pomachaj. Tu jestem, tu patrz, widzisz? O nie, pociąg przyjechał, o nie, ściga królową, patrzcie, jedzie. O, do królowej, o nie, w nogi. On, pociąg pojechał do królowej, po nią. Najgorzej, ona pobiega do lasu, patrzcie, pociąg do lasu za nią pojechał. O nie, szybko schowajmy się w domku, do domku mojego, musimy się schować. To zły jest pociąg, niedobry. To on teraz pojechał po królową, a chciałem pojechać do swojej rodziny. Niestety nam się nie udało, to zły pociąg nadciągnął. Szybko, zambarykadujmy się może, czekaj, zbieram ziemię. Szybko. Ziemia. O nie, ziemia. Potrzebuję ziemię. Dawaj ziemię. No co jest? Nie mogę wciągnąć ziemię. Dawaj. O nie, bo ten pociąg jeszcze nadjedzie. Czekaj, dobra, daję ziemię. Okej, dałem ziemię. Zamurowałem wejście. Czekajcie. Widzicie, spakowałem się cały, a ten pociąg najgorzej. O, jedzie. O nie. On przyjechał po mnie. No to będzie problem. Patrzcie, jedzie do mojego domu. Odjedźcie ode mnie, ty pociągu. Co jest? On próbuje wejść do domu. A nie może, haha. Nie może. Patrzcie, jaki on jest wielki. Co on ma tam? On jeździ teraz wokół mojego domu. O nie. Sebek, słuchaj. Co? Uważaj, tu jest pociąg. Chodź tu, Sebek. Jaki pociąg? Uważaj, tu jest pociąg. Jedzie, uważaj. Czekaj, przyjdę do ciebie. Nie, uważaj, Sebek, ostrożnie. Gdzie? Ale gdzie, jaki pociąg? Tyłem wejść, uważaj, tam pojechał na prawo. Może nie iść na prawo, może na lewo. To na lewo czy na prawo mam iść? Uważaj, jedzie pociąg, uciekaj. Dobra, ja sobie z nim poradzę. Nie, na prawo, spokojnie. Na prawo, pierwsze do mnie, dawaj Sebek, uciekaj, szybko. O nie, dobra, on jedzie za nim, patrzcie, jedzie za nim. Jo, ale go ściga, Sebek, musisz wejść tyłem. Dawaj, szybko. Wchodzę, już jestem prawie u ciebie. No jesteś. Słuchaj. Stój, ja chciałem iść na pociąg, nie? Chciałem pojechać do swojej rodziny i też, no. I też ty miałeś tam pojechać, ale zły pociąg przyjechał. Musimy uważać, bo on jeździ tutaj po podwórku. Jak on jeździ bez torów, ja się pytam. Jak ten pociąg jeździ bez torów? Ale spokojnie, ja go rozwalę, ty się niczym nie przejmuj. Czym go chcesz rozwalić? Lepiej do niego nie idź, Sebek, nie idź. Ja mam tutaj taki miecz. On cię zje, on ci coś zrobi, nie idź do niego. Nie idź. Ja go rozwalę, na spokojnie. Co ty robisz na swoją odpowiedzialność? Ja nie idę tam, słyszysz? Nie. Ja wychodzę górą. Co? Idziesz górą? Czekaj, to tędy może... Nie, on chce iść, czekajcie. Ja nie widzę, gdzie jest ten pociąg? Sebek chce iść do niego. O, jedzie pociąg. Sebek, on jest na dole, nie idź do niego. Czekaj, zeskoczyłem tu już i gdzie od przodu skoczyłeś? Idę od... Czekaj, bo nie widzę ciebie, nie widzę. Już gdzie od jesteś? Przodu idę, o, tutaj, o nie, widzę Sebek, cię. Sebek, nie biegnij na niego, nie, zostaw. Walczę go. Z nim, chodź, zostaw tu do mnie. O nie, co się dzieje, patrzcie. Co jest? Ej, po Sebku przyjechał pociąg. O nie, Sebek, gdzie jesteś? Sebek. Ej, tutaj normalnie, czekaj, on trochę silny jest, wow, wjeżdża cały czas we mnie. Nie widzę, on cię zjadł, nie widzę ciebie. Nie, tu jeszcze jestem normalnie, ale mnie bije mocno, nie pomóż widzę, mi. Nie widzę, on cię zjadł, w środku jesteś, nie widzę ciebie, o, wy jesteś, pojawiłeś się. Czekaj, muszę uciekać, bo uważaj, trochę Sebek, mi się tutaj uważaj. Przybliżył. Jedzie pociąg, patrz, on chce cię rozjechać, patrz, o, wsunął ciebie, ej, Sebek, wow, gdzie jesteś? Wow. Sebek, gdzie jesteś? Nie widzę, ej, padł. Pociąg zły go zjadł, przejechał, jo! O nie, teraz do mnie się zbliża, o nie, zostaw mnie. Mówiłem Sebkowi, żeby nie szedł, to teraz padł i co teraz? Ja zostałem sam, najgorzej, nie ma królowej, królowa uciekła gdzieś w las, mój Sebek padł. Teraz co dalej, co ja mam zrobić w takiej sytuacji? Jestem sam w domu, może wyleję wodę mu wyleję, ej, to jest dobre, może kolejki, czyli może takie pociągi nie lubią jakby wody, czekaj, wyleję mu, tylko musiałbym jakoś z góry może wylać. Wejdźmy na
samą górę. Ej, mam plan, wejdźmy na balkon i może mu wodę wyleję. Może on wtedy zadzerwieje. Właśnie tak, to jest dobry plan. Czekajcie, posadzę się. A nie mam czego. Najgorzej, czekaj, podskoczę tutaj. Hops, okej, podskoczyłem, super, super, jestem koło minki, dobra, dobra. I będę musiał trafić go wodą. Patrzcie, jest stoi. Uwaga, uwaga, może padnie od wody. Podskoczę jeszcze na górę, dobra, i teraz idealnie się ustawiam. Patrzcie, na głowę mu poleję, na głowę. I leje się woda, poleciała, jest. Pociąg zadzerwieje, patrzcie, woda. I czaj, od razu chyba powinien zadzerwieć, czyli on powinien stanąć. Uwaga, woda została wylana. Zobaczmy. Stoi w miejscu. Nie może się ruszyć. Tak, to działa, super. Teraz czekajcie, zejdę na dół ja. Uwaga, uwaga. Stoi w miejscu. Woda go zablokowała, bo pociągi nie lubią wody, dlatego że mogą zadzerwieć. Widzowie, co ja teraz mam zrobić z tym pociągiem? Napiszcie mi w komentarzu. Rozwalić go, czy go może gdzieś wrzucić? Napiszcie w komentarzu, co mam zrobić z tym pociągiem, bo on stanął w miejscu i zadzerwiał. Nie może się w ogóle ruszyć. No i ja go teraz mogę wyrzucić do śmietnika. No, co robimy z nim? Piszcie komentarze i teraz możecie też wbić na mój sklep smajsu.pl po kozackie koszulki, bluzy, opaski, breloki, kubki i tak dalej, pierwsza linka w opisie. Też wbijcie na mojego Instagrama, Facebooka, gdzie są moje zdjęcia. Wszystkie linki macie na dole. Widzimy się jutro, odcinki są codziennie i zobaczymy, co będzie jutro. A już niedługo święta i Wigilia, będzie super.